Kolejny odcinek Katastrof, a dzisiaj jaszczur. Atak jaszczura. Opis jest dość prosty. Czego on, ona, czy też ono chce? Skąd pochodzi? Czemu nastaje na nasze miasto? Jaszczur. Jaszczur jest bardzo ciekawą katastrofą. To jest zazwyczaj katastrofa, którą jako pierwszą dostajemy. Czemu? Bo bardzo łatwo ją uzyskać. Co się pichci? Spal 100 ton śmieci na wysypisku, by uzyskać dostęp do katastrofy jaszczur. Katastrofa jaszczur zazwyczaj pojawia się w naszym mieście, gdy mamy przepełnione wysypisko śmieci, a to dlatego, że jaszczur pojawia się w pewnej części miasta, wyłania się z ziemi, a później idzie pod wysypisko lub się do niego przekopuje, dwie wersje już widziałem. Potem z tego wysypiska wyjada śmieci i znika. Czyli jest tak negatywnie pozytywny ten jaszczur. Puśćmy go może tędy. Patrzcie, tu mamy kilka budynków. Szkoła średnia, fuck. Dobra, tu go może pod takim kątem go puścimy, bo on będzie szedł w stronę śmieci. Tak mi się przynajmniej wydaje. Puśćmy go, zobaczymy, co się stanie. To jest oczywiście nasze miasto przystosowane do takich akcji, więc nikt nie powinien się z tego powodu przejmować tutaj w naszym mieście, bo oni są przyzwyczajeni do katastrof. Najnowsze wiadomości. Ja wyskoczył. Patrzcie, jak on wygląda. Trochę ciemno, ale myślę, że go tam oświetlą później światła. Wyszedł, powąchał. Zionął ogniem. I idzie. Idzie w stronę śmieci, tak? Dup, nie ma budynku. Ja z jaszczurem, powiem wam, nie walczą za bardzo. Nie walczą za bardzo nasi policjanci ani nic. Zionął. O, fajnie ten efekt wygląda w nocy. Zionął ogniem. Nie wiem, czy ludzi spalił, czy nie. O, rzeczywiście uciekają. Patrzcie, jak ludzie uciekają. Widzicie to? Chociaż w sumie to nie, chyba sobie łażą po prostu. Co oni? Hej, to mój zwierzak. Babcio, ale urósł. Jak widać, niczym się nie przejmują. Pożary wywołane, no ale po co, co no z tego? O, ten budynek to się cały kręci. Uuu, się zburzył. I jaszczur wędruje. Ulic nie niszczy na szczęście. Torów też nie. Uciekaj, bo zginiesz. Dyszy ogniem. I teraz będzie wyjadał śmieci najprawdopodobniej. Patrzcie, wyjadł śmieci, wyjada śmieci. Wyjada śmieci. Ale się najadł. Ale się najadł. Mieliśmy śmieci zero, może, a może mieliśmy więcej, nie wiem, ale on już zjadł i zaraz się w ziemię wkopi i ucieknie. Powąchał, powąchał, nic nie czuje. No. Kaszel nie chce ustąpić, to chyba nie ma nic wspólnego ze zwierzakiem. Kopuje się po ziemię. I zniknął. I zniknął. Jaszczur nie żyje. Czemu nie żyje? No, nie powiedziałbym, że nie żyje. Bardziej mi się wydaje, że po prostu uciekł. Takie są zniszczenia. Czyli całą tą drogą, którą on przeszedł, jest zniszczona. Nadaje się do wyburzenia. I to zazwyczaj tak wygląda. Mówię, kiedyś jaszczur mi wyskoczył i... No i to chyba nie było to, co miałem wyburzyć. To też nie było to. Co się tu stało? A to jest to. Sorry. I to. No, więc to wszystko sobie wyburzamy. To się zaraz odbudowuje i właściwie większych strat nie ma. Chyba, że jaszczur przejdzie nam gdzieś po jakichś ważnych budowlach. To i tak trzeba wyburzyć. To wtedy może być gorzej. Może być gorzej. Musimy je odbudować, odkupić na nowo. A tak jak sobie tylko tak wyskoczy z ziemi, poje śmieci, przejdzie po kilku budynkach. To nic nam się większego nie dzieje. A swoją drogą impreza na stadionie już nam się odbyła. Na ostatniej imprezie zarobiliśmy 94 tysiące. Turystów było całkiem sporo. Mimo tego, że we wcześniejszym odcinku kręciliśmy w tym mieście atak UFO. I to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnej katastrofie, którą będzie... Tornado. Pa!